Wyśpiewują chwałę! Wyśpiewują chwałę! My to kolędujemy. Śpiewamy, słuchajcie, gdy się Chrystus rodzi. To my, królowie, za gwiazdą idziemy i tobie, Jezu, hołd oddajemy. Kajłun, czcie wszystkie króle, złociutkie mają koszule. On nie jest jak królowie. Na sianie, na suchej trowie, leży Zbawiciel świata. Patrzcie ino, ten król coś mały. Koronu nie mój goły cały. Kajberą sobą, chyba w tym sianie. A jednak królem królów zostanie. Weź od nas, Jezu, te oto dary. Mirę, kadzidło i szczere złoto. Betlejko, urodził się pąboczek, tym, co miał zbawić całki świat. Miał zbawić i zbawił. A my, na pamiątka tego wielkiego cuda,
Każdego roku obchodzimy święta Bożego Narodzenia, a są to najradośniejsze święta. I jeszcze trzeba ziarnko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie. Ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzielić się życiem. Jeszcze trzeba ziarnko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie. Ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzielić się życiem. Raz bardzo serdecznie wszystkich witam, dziękuję wszystkim, którzy przygotowali dzisiaj ten orszak. Kochani, to ja też się podłączam oczywiście do tych podziękowań. Ksiądz proboszcz mówił, że po orszaku będą jasełka, ale to nie były jakieś banalne jasełka, tylko poważne misterium o Bożym Narodzeniu. I naprawdę z całą szczerością i szacunkiem chciałbym wam wszystkim podziękować, wszystkim artystom, wszystkim, którzy przygotowali to piękne wydarzenie. Jest to dla mnie też okazja, żeby złożyć wam najlepsze życzenia wciąż Bożego Narodzenia, bo święta Bożego Narodzenia kończą się dopiero w najbliższą niedzielę, i też najlepsze życzenia noworoczne. To dzisiejsze święto, ono ma bardzo wiele nazw. Mówimy Święto Trzech Króli, ale także Objawienia Pańskiego, Epifanii. I ono jest bardzo stare. To jest ciekawe, że chrześcijanie w Kościele najpierw świętowali to, co my dzisiaj, czyli Objawienie Pańskie, a dopiero potem Boże Narodzenie. I to święto daje nam, w tym są też życzenia, które chciałbym wam złożyć, daje nam bardzo ważne przesłanie, że do Chrystusa mogą przyjść wszyscy. Już nie tylko ci, którzy w noc Bożego Narodzenia byli najbliżej, czyli Maryja, Józef, prości betlejemscy pasterze, ale mogą przyjść ludzie z najbardziej dalekich stron, czego symbolem są ci trzej królowie. Każdy może przyjść do Chrystusa. Niezależnie od tego, z jakich odległości. I przyjmijmy to do siebie, że to tak naprawdę każdy z nas może dzisiaj do Niego przyjść. Nawet jeżeli nasze życie jest pokręcone, pokomplikowane, jakoś trudne, to nie ma takiej przeszkody, nie ma takiej odległości, która by uniemożliwiała nam zbliżenie się do Chrystusa. I bardzo jakoś wspierajmy się w tej stałej, życiowej wędrówce do Niego, z tych miejsc, z tych sytuacji życiowych, w których jesteśmy. I druga prośba i drugie życzenia. Jesteśmy dzisiaj wszyscy poprzebierani za królów. Mamy na głowie korony i to jest bardzo fajne. Zróbmy w ciągu całego roku coś odwrotnego. To znaczy pozwólmy, żeby ci trzej królowie przebrali się za nas. To znaczy, żeby oni mogli w nas przychodzić dalej i robić to, co zrobili wtedy, czyli służyć nowonarodzonemu dzieciątku. Bądźmy tymi królami więc na co dzień, czy pozwólmy tym królom być w nas i służmy sobie, służmy Chrystusowi, który jest obecny w każdym z nas, w każdej naszej historii. Pomagajmy sobie nawzajem, wtedy i nasze życie będzie łatwiejsze i prostsze, a i życie wokół nas również. To chciałem wam przekazać, takie życzenie chciałem wam bardzo serdecznie złożyć wraz z błogosławieństwem na cały rok, które też przekażcie waszym najbliższym, tym, którzy tutaj dzisiaj nie mogli być. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, na wasze rodziny, na wszystkie wasze sprawy i pozostanie z wami na zawsze. Szczęśliwego Nowego Roku.
Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi za życzenia, za słowo do nas skierowane. I tym samym, moi drodzy, rozpoczynamy nasz kobiórski festyn świąteczny, zimowy. Hej, przyszlimy ku jednemu domowi.